Nie, filmujemy. Dzięki. Tak właśnie prezentowała się wystawa w ratuszu, w sali posiedzeń. A za chwilę przemówienie pana docenta, przemówienie burmistrza. To witam jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie z okazji otwarcia dzisiejszej wystawy. Jak już było wspomniane, jest to wystawa kargowa na przełomie wieków. Udało nam się zgromadzić dzięki przede wszystkim panu docentowi Jerzemu Majszczakowi, dyrektorowi Archiwum Państwowego z Kisielina, no w zasadzie wszystkie tu w okolicy przechowane w archiwum dostępne pamiątki i dokumenty na temat kargowej. Są tu nawet dokumenty z roku 1681. To jest nadanie praw miejskich między innymi, ale o tym bliżej i dokładniej zapozna Państwa pan docent. Ja pozwolę Państwu, że dokonam wspólnie z panem docentem symbolicznego otwarcia tej wystawy. Przy okazji chciałbym bardzo serdecznie podziękować organizatorom tej wystawy, a szczególnie historykom z naszej szkoły podstawowej, pani Krystynie Jaroszewskiej, Sobowi Domagalskiemu i szczególnie panu Januszowi Baszyńskiemu, który właściwie zainicjował całą tą wystawę. Myślę, że dzięki właśnie głównie niemu ta wystawa doszła do skutku. Pani dyrektor Wróblewska i pani dyrektor Domu Kultury również zaangażowanie pomagały nam tu w organizacji tej wystawy. Dziękuję bardzo, zapraszam do przecięcia. Nie było to dzisiaj powiedziane, wystawa będzie czynna do końca tego tygodnia, godzina od 10 do godziny 18. Codziennie będzie tutaj ktoś z historyków ze szkoły podstawowej, albo pan Jaroszewski, albo pan Domagalski, którzy będą udzielać wyjaśnień. Także prosiłbym, jeśli z rodzin, znajomych, byłyby osoby chętne, mieszkańców, żeby skorzystać z tej wystawy, to proszę przekazać, bo ponieważ dokumenty są w języku niemieckim i łacińskim, tak podejrzewam, że trudno samemu się będzie doczytać. Także będą tutaj, jak już powiedziałem, osoby kompetentne, które udzielą wyjaśnień, co jest co. Bo teraz jedną tęgę. Rejestr ten znajduje się w archiwum głównym archiw dawnych, tak zwany rejestr koronny.
Natomiast w terytorialnych archiwach, państwowych, które sprawują opiekę na danym terytorium, znajdują się te oryginały. Trzy miejscowości dotychczas dostąpiły w pewnym sensie tego zaszczytu, że ze skarbca wyjęliśmy te bardzo cenne utensylia. Z racji tej, że z reguły ich nie pokazujemy publicznie, no bo to i światło słoneczne działa niekorzystnie, ruch powietrza, wszystko to powoduje, że albo blakną wówczas, także i bakterie, które znajdują się w powietrzu, niekorzystnie wpływają na dalsze funkcjonowanie materii, a więc tego pergaminu czy papieru. Robimy od czasu do czasu ten wyjątek, że te dokumenty prezentujemy. Kargowa, Lubsko, Zielona Góra dotychczas posiadała swoje wystawy dokumentu archiwalnego. Kargowa jest dosyć licznie reprezentowana, jeżeli chodzi o swoje dokumenty miejskie, cechowe, które mówią o życiu tego miasta, zaczynając mniej więcej od XVII stulecia, od czasów Jana Kazimierza z dynastii Wazy. To właśnie ten władca podniósł do rangi organizmu miejskiego dawną osadę, dawną wieś. Lokował ją na prawie niemieckim, na prawie magdeburskim i od tego okresu w tym dokumencie Johannes Kazimierus de Gratia Rex Polonie, Bożej łaski Król Polski, podnosi do rangi miasta właśnie tę osadę. I ten dokument jest niezbitym dowodem na to, że Kargowa od blisko już 400 lat jest miastem. I gdyby ktoś chciał kiedykolwiek zabrać te prawa miejskie, to mu się to nie uda, bo miasto posiada oryginalny swój dokument, który umiejscawia je właśnie w gronie miast i to w gronie miast z prawem magdeburskim. Oczywiście są miasta, ale są też i miasta, które znacznie później otrzymały dopiero swoje statusy. Złożyły się na to różne przyczyny i ekonomiczne, i polityczne, i demograficzne. Jestem prywatny. Trzeba było bardzo dobrych być w układach z suwerenem, z królem, aby uzyskać dokument, przywilej podnoszący rangę danej prywatnej miejscowości z nadania królewskiego do rangi miasta. Wieloletni właściciele, Undrugowie, proszę, niech Państwa nie mieli to dosyć dziwnie z niemiecka brzmiące nazwisko, to byli z krwi i kości ze świadomości Polacy. Trzeba powiedzieć w tym miejscu, że z tego rodu właśnie wywodzi się jeden z wysokich dowódców polskich, kontradmirał Kazimierz Undrug, ostatni dowódca obrony Wybrzeża w 1939 roku. Niemalże do momentu likwidacji księstwa warszawskiego. Miasto ma w swoim herbie saskiego lwa. Państwo wiecie o tym, że Konstytucja 3 maja, która powoływała instytucję króla dziedzicznego, między innymi, desygnowała na króla mającego się odrodzić Królestwa Polskiego, oczywiście wówczas z woli Napoleona, ale jednak mającego się odrodzić. Odrodziło się tylko buforowe Księstwo Warszawskie. Miał być najstarszy syn króla polskiego, saskiej dynastii Wettinów, Augusta III, wnuk Augusta Mocnego, Fryderyk August, książę saski, którego witając właśnie tutaj w Kargowej w listopadzie 1807 roku, przepraszam, właśnie przywitano Mazurkiem Dąbrowskiego i stąd jest to bodajże miasto wówczas najdalej na
zachodnich granicach księstwa warszawskiego, a więc Rzeczypospolitej, odradzającej się wtedy wysunięte, gdzie Mazurek był tutaj wgrany. Mówiłem, że do drugiego rozbioru Polski w 1793 roku w styczniu doszło tutaj w Karbowej do wydarzenia, które wówczas odbiło się dosyć głośnym echem, jeżeli już nie w całej Europie, to niewątpliwie w krajach niemieckich i w krajach pozostałych zaborców. Na tle szalejącej targowicy i niespójności wśród polskich dysydentów, Karkowa pokazała się w Europie jako ostoja patriotyzmu, polskości. Było to jedyne miasto, które postawiło się zbrojnie przeciwko naciągającym oddziałom pruskiego zaborcy. No dziwne jest, proszę Państwa, że do dnia dzisiejszego nie zdołano ustalić imienia owego legendarnego kapitana Więckowskiego. No są różne przypuszczenia. Nawet nie wiemy, gdzie się urodził, kiedy się urodził. Wiemy tylko, że zginął tutaj w Karkowie, że został tutaj śmiertelnie ranny i tutaj zmarł wraz ze swoimi żołnierzami. Odwaga i bohaterstwo nawet wywołało pewien podziw i szacunek ze strony brygadiera Milkała, pruskiego dowódcy oddziału, który zajmował tutaj Karkowie, co ostatecznie potem nie przeszkodziło, że część tego garnizonu, oddział kapitana Więckowskiego, wchodził w skład pułku Borkowskiego stacjonującego we Wschowie. Niektórzy historycy nawet potwierdzali, że to było w pewnym sensie partyzantka. Więckowski miał rozkaz jednak wycofania się stąd, prawda, układy odpowiednie były podpisane już. Król Stanisław August Poniatowski stanął po stronie targowicy, klamka zapadła. Jednak ten żołnierz, ten oficer postanowił suwerenności tych terenów, tego zachodniego wysuniętego bastionu Rzeczypospolitej, mimo wszystko bronić, chociaż zdawał sobie sprawę, że jest to walka, prawda, Dawida z potężnym Goliatem i że układ sił jest tutaj no, bardzo niekorzystny. I tak jak mówiłem, ta potyczka karkowska odbiła się stosunkowo głośnym echem, szczególnie w krajach pruskich, w kraju pruskim, w krajach niemieckich. Ówczesna prasa, wtedy się już ukazywała taka, ten fakt dosyć mocno komentowała. Szanowni Państwo, dokumenty królewskie wracając. Mamy Jana Kazimierza, mamy Michała Koryguta Wiśniowieckiego. Są także i dokumenty królewskie wystawione przez Jana III Sobieskiego. Sobieski był stosunkowo mocno zainteresowany tymi ziemiami tutaj. W naszym archiwum mamy także pewne ślady bytności werbowników Jana III Sobieskiego, który werbował żołnierzy do wojska, które się udawało pod Wiedeń, odciec, prawda, Wiedniowi przeciwko Turkom. W Zielonej Górze wówczas rozegrała się dosyć taka, powiedziałbym, tragikomiczna sytuacja, kiedy werbownicy Jana III Sobieskiego dotarli do Zielonej Góry. Cała brać czeladnicza sukienników, a rzemiosło sukiennicze było jedną z głównych domen wszystkich niemalże tutaj miejscowości i Karkowa, i Babimost, i Świebodzin, i Sulechów, Zielona Góra. Stworzyli własne prawo śledzkie, prawda, powstałe w Środzie Śląskiej. I lokowali się później także miasta. Z tej perspektywy także trzeba byłoby troszkę inaczej popatrzeć na działalność zakonu krzyżackiego, którego zawsze dotychczas przedstawialiśmy tylko i wyłącznie w tym kolorze czarnym. Wszystkie zawieruchy i dzieje historyczne mają swoją białą i swoją czarną stronę.
ale ważne jest, żeby właśnie o nich mówić, pokazywać, że to się zachowało. Bo proszę Państwa, to jest przecież świadomość Karkowy. Archiwa są świadomością, pamięcią narodu, ludzi, tego obszaru, na którym te dokumenty powstają, powstawały i którego to obszaru one dotyczą. I jeszcze raz powtarzając, macie Państwo przed sobą oryginał w jednym wykonaniu. Prosiliśmy bardzo Pana Burmistrza, ażeby odpowiednio zostały zabezpieczone. Te ekrany filatelistyczne są wprost idealne do prezentacji tego, prawda, pergaminu, tego papieru. To jest oryginalny pergamin cielęcy, delikatnie wyprawiony, pisany po łacinie, po niemiecku, z tym, że to nie jest dzisiejsza niemszczyzna, niemszczyzna barokowa, prawda, tak zwany Mittelhochdeutsch, ten średnio wysoko niemiecki. Zaranie dzisiejszego języka niemieckiego można sprowadzić do pierwszego tłumaczenia Biblii Marcina Lutra. Nastąpiło to w latach 20. XVI stulecia. Luter poprzez przetłumaczenie Biblii z języka hebrajskiego na język niemiecki doprowadził do ujednolicenia języka niemieckiego. Proszę Państwa, kancelarie były różne. U nas w Polsce także. Były przypadki, że kancelaria krakowska, wystawiając jakiś dokument w języku, załóżmy, polskim, był absolutnie nieczytelny dla kancelarii w Płocku, na przykład książęcej. Bo ten książę z Płocka nie rozumiał tej kancelaryjnej gadaliny, którą stosowano w Krakowie. Albo dokument, który powstał w języku staropolskim, załóżmy, we Wrocławiu, absolutnie nie był zrozumiały dla tego, który go odbierał w Lublinie, na przykład. Prawda? My także mamy w Zielonej Górze, siedzibą w Starym Kisielinie, polecamy się, proszę Państwa, mamy zbiory bardzo bogate, udostępniamy je bez przeszkód, chyba że ma klauzulę poufną, bo i takie też mamy, prawda. Zachowały się jeszcze pewne pyskówki, na przykład niewielkie, ale jako na ziemiach zachodnich tutaj naszej, Zielona Góra spełnia dosyć istotną rolę. Należymy do czołówki archiwów polskich, jeżeli chodzi o realizację kwerend zagranicznych. Proszę Państwa, do nas drzwi się nie domykają, listów mamy codziennie bardzo dużo. Nie tylko Niemcy, ale i Australia się zgłasza. Zgłasza się Nowa Zelandia, Argentyna, z Izraela, mamy także ze krajów skandynawskich, ze Stanów Zjednoczonych. Jako taka ciekawostka tylko, że nie tak dawno było u nas młode małżeństwo australijskie, które szukało korzeni swoich dziadków. Cała wieś Mozów pod Sulechowym w 1000 lat. Z młodziutką żoną przyjechał, on też bardzo młody, przedstawił się, kim jest, szukając tej ziemi. Obojętnie, czy one powstały w języku łacińskim, czeskim, węgierskim, bo i takie są. Maciej Korwin, król Węgier, także był właścicielem tych rubieży tutaj, prawda, w swoim czasie. Królowie czescy tutaj rządzili przecież. I niezależnie od ich opcji politycznych. Niezależnie. I też niezależnie od konfesji. Przecież Żydzi tu też mieszkali. My posiadamy przepiękne akta żydowskie, hebrajskie miasta Głogowa. Przyjeżdżali rabini. O ile jakieś bardzo konkretne pytania, to proszę do pani magister Michała, bo tutaj Thank you.
Dziękuję.